Spójrzmy, następna kolejna. Siemaszko świetnie zagrywa tę piłkę. Dwóch piłkarzy Arki, teraz już czterech w polu karnym. Jak to wszystko się skończy bramką? Samobójczą Pazdana. 1-0 prowadzi Arka Gdynia. Michał Pazdan teraz opróbuje sobie to wszystko wyjaśniać z kolegami, z Arkadiuszem Malarzem, ale efekt i prawda niepodważalna jest taka, że to po samobójczym trafieniu reprezentanta Polski Arka prowadzi 1-0. W ostatnich sześciu sezonach Legia sześciokrotnie zapewniała sobie prawo gry o to trofeum. Ani razu go nie zdobyła. Dwukrotnie mecz się nie odbył, aż cztery razy przegrywali ze Śląskiem. Dwukrotnie z Lechem, raz z Zawiszą. Tymczasem szansa! Ależ fantastyczna, indywidualna akcja tego, który od początku wyglądał w barwach Legii chyba najlepiej. Thibaut Moulin. Kapitalna akcja, kapitalne wykończenie tej akcji. Tak naprawdę strzał z zewnętrzną częścią stopy w okienko. No to naprawdę tylko i wyłącznie możemy bić brawa. Kto zdobędzie Superpuchar, o tym zadecydują rzuty karne. No i popatrzmy, jako pierwszy Mateusz Szwoch też, no dla niego ciekawa sytuacja. Zna go Steinborn znakomicie i ta wiedza o mały włos, aby mu pomogła. Jest jednak 1-0 dla Legii. Popatrzmy, bardzo pewnie Malarz w jednym rogu, piłka w drugim, 1-1. Thibaut Moulin kontra Steinborn, zbroni Steinborn. 2-1, bardzo pewnie po raz kolejny piłkarze Arki, no właściwie kopia tej pierwszej jedenastki, strzał po ziemi w lewy dolny róg bramki Arkadiusza Malarza, on sam wybiera prawy. Guilherme czy Steinborn, 2-2. Zawsze lepiej mieć trofeum w klubowej gablocie niż go nie mieć. Zawsze lepiej przed własnymi kibicami mecz wygrać. 3. Po raz trzeci w to samo miejsce. Rzuca się Malarz po raz trzeci w to samo miejsce. Jego bramki pędzi i ostatecznie ląduje piłka. A to popatrzmy. Steinborn zaczyna jakiś taniec na linii bramkowej. Dąbrowski! Ale może nie do końca pewnie. Ruben Jurado, czy przedostatni krok w drodze po Superpuchar uczyni Arka? Jurado, no teraz zmienił róg Malarz, ale co z tego, skoro zmienili także sposób wykonywania jedenastki piłkarze Arki. Michał Kopczyński, kapitan zespołu, w takim kluczowym momencie weźmie na siebie odpowiedzialność. 25-letni piłkarz, dopiero 36 występów w Ekstraklasie. Jeszcze bez bramki w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej. I teraz też gola nie ma, myli się Kopczyński. Tak jak mówiliśmy, konkurs jedenastek ma ten potencjał, by wykreować bohatera. I wykreował Paweł Steinborn. Dwa karne obronione, jeden niemal obroniony. W tym konkursie rzutów karnych Arka była lepsza, bo to nie tylko jest szczęście i pech, jak niektórzy mawiają, to też jest element futbolowego abecadła i tutaj Arka wypadła lepiej.